Ważne dziś to, co dzieli nas, wiesz, nieważne jest. W niedzielę 23 czerwca na Dzierżoniowskim Wale Szwedzkim odbył się koncert Ara End, czyli zakończenie sezonu pracy amatorskiego ruchu artystycznego. Na scenie wystąpili m.in. członkowie autorskiego studia piosenki, Miejskiej Orkiestry Dentej i chóru Kanon. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych ram, może w końcu pora zmian. Wczoraj się powiedzi na murach, dzisiaj kontynuacja działań na Wale Szwedzkim, tym razem Ara End, czyli mamy zakończenie sezonu artystycznego naszych sekcji, które na co dzień działają w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Dzisiaj pokażemy to, co w ciągu ostatniego roku tak naprawdę zespoły wypracowały i nad czym pracowały przez cały ten sezon. Także zaprezentują się niemalże wszystkie formacje. Nie wszystko się udało, bo na przykład Teatr Kontem trudno, żeby wystąpić w plenerze, ale wszystkie pozostałe formacje, ich jest około 15, wystąpią dzisiaj w swoich najlepszych programach. Oczywiście to będą short programy, krótkie, bo gdybyśmy chcieli pokazać cały materiał, to rzeczywiście trwałoby bardzo długo. Zaczynamy dzisiaj od autorskiego studia piosenki, które na co dzień prowadzi Paulina Lenda. Natomiast później oczywiście chór Kanon, Miejska Orkiestra Denta, Dixieland, zespołu Evenement, Majoretki. Więc myślę, że to dziś taki cały przekrój tego wszystkiego, co na co dzień działa i funkcjonuje w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Nie powiem dużo, nie martw się. Krzyczeć niszczy zjeść. Tak jak gwiazda spaliłam się, zgasłam, jest mnie teraz szczyty i już bądź najlepszy. Tylko czasem proszę chociaż zatęsknij za mną. Rok dla nas bardzo istotny i ważny, bo rok taki mocno jubileuszowy. Mieliśmy 3 jubileusze naszych sekcji, a mianowicie 15-lecie Miejskiej Orkiestry Dentej. Do tego wszystkiego 2 jubileusze 20-lecia, czyli w tym momencie chór Kanon 20 lat, jak również zespół Evenement. Również 20 lat. Także kończymy ten rok z sukcesami, bo rzeczywiście na wielu frontach, czy to były konkursy, przeglądy, wracaliśmy z wieloma nagrodami i to rzeczywiście był rok dla nas bardzo mocno udany. Natomiast my już myślimy o przyszłym roku, przyszłym sezonie, czyli od września, ponieważ my działamy podobnie jak w szkołach, czyli między od września do czerwca i już szykujemy jakby nowe sekcje, które powinny od września zostać aktywowane i tak na przykład powstanie teatr tańca, będą zajęcia z baletu, będzie wiele bardzo ciekawych zajęcia filmowe, także myślę, że każdy, kto chciałby od września spędzać z nami czas, realizować swoje zainteresowania, to jest taki dobry moment, kiedy już można było do nas dzwonić, pytać o warunki i na jakich zasadach będzie można uczestniczyć.